Dorota Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania, witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu Marek Pyza, Tygodnik Sieci. Porozmawiamy o odpolitycznieniu instytucji publicznych według Platformy Obywatelskiej. Wśród 100 konkretów znalazł się zapis mówiący o zwolnieniu wszystkich obecnych członków rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa. I uwaga. Na ich miejsce w sposób transparentny mieli zostać wybrani nowi członkowie, a o ich obsadzeniu miały decydować kompetencje, a nie znajomości partyjne i rodzinne. I jedną z pierwszych decyzji w spółkach Skarbu Państwa jest pani Magda Roguska, która została członkiem Rady Nadzorczej PWPW, warszawska radna Koalicji Obywatelskiej, szefowa gabinetu politycznego Marcina Kierwińskiego. I co na to Marek Pyza, na to odpolitycznienie według Platformy Obywatelskiej? Ale ty sugerujesz, że pani Roguska jest niekompetentna, rozumiem. Absolutnie tego nie sugeruję. Pytam o odpolitycznienie i o to, że to miały decydować brak znajomości partyjnych i rodzinnych w obsadzaniu. No w tym przypadku akurat... No jesteśmy w pewnym kłopocie, bo akurat w przypadku pani radnej Roguskiej te znajomości są dosyć poważne. Jeśli ktoś jest szefem gabinetu politycznego, ministra resortu siłowego, jak to się kiedyś mawiało, czyli spraw wewnętrznych i administracji, no to znaczy, że pełni jedną z najbardziej, jeśli nie najbardziej, polityczną funkcję w otoczeniu owego ministra, a ten minister, przypomnijmy, jeden z najważniejszych ministrów w rządzie, jak najbardziej politycznym i partyjnym, a jednocześnie w partii na bardzo ważnym stanowisku sekretarza generalnego, pan Marcin Kierwiński, więc jest to osoba nawet nie z zaplecza, ale jest to prawa ręka, można powiedzieć, sekretarza generalnego Platformy. Poza tym jest skarbnikiem warszawskich struktur Platformy, a to oznacza, i na to wczoraj wskazywał Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych, to oznacza, że jako skarbnik reprezentuje partię na zewnątrz również w różnych sytuacjach. A osoby, która właśnie reprezentuje partię, nie można powoływać do rad nadzorczych spółek. Sięgnę, pozwolisz, do przepisu artykuł 19 ustęp 5 punkt 2 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym. Wszystko wskazuje na to, że ten przepis został złamany na końcu przez tych, którzy nominowali, a wcześniej przez wspomnianą przez ciebie radę, bardzo zagadkowe ciało. No, rekomendacje tej rady dostała, to jest Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Rekomendacje tej rady pani Roguska otrzymała, a sama mówi tak: spełniam wymagania dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa określone ustawą. Zostałam powołana do Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, spółki pod nadzorem właścicielskim MSWiA, jako pracownik ministerstwa. No i cóż, możemy mówić o hipokryzji, możemy mówić o niedotrzymywaniu obietnic, możemy mówić o robieniu wyborców w bambuko, o kampanii wyborczej opartej na kłamstwach i wyjść od przypadku pani Roguskiej, żeby przejść zaraz do kolejnych. I co nam zrobicie, mogliby na to powiedzieć Donald Tusk, Marcin Kierwiński, Bartłomiej Sienkiewicz czy pan Borys Budka. Spółki Skarbu Państwa, zobaczymy to w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach, to będą przepięknie obsadzane księstwa przez politycznych, przez partyjnych nominatów. Platforma Obywatelska akurat w tym się specjalizuje. Najlepiej to widać w regionach na szczeblu Polski lokalnej. Jak sobie popatrzymy na struktury miejskie, na miejskie przedsiębiorstwa w Warszawie, w Łodzi, w Gdańsku. W Gdańsku to widać najlepiej. No to zobaczymy, że to nawet nie są przechowalnie, jakieś przetrwalnie, okazja dodatkowego zarobku dla przyjaciół politycznych, partyjnych, tylko jest to, są to miejsca właśnie traktowane jako księstwa. Gdańsk był tego przez lata najlepszym przykładem, gdzie tam każdy z wiceprezydentów i prezydent w kilku radach nadzorczych zasiadali, trzymali wszystko na krótkiej smyczy, jednocześnie bardzo dobrze zarabiając oczywiście, bo każda rada to są pieniądze. Okazuje się, że w radach nadzorczych miejskich spółek, schodzimy cały czas na ten szczebel lokalny, ale okazuje się, że tam jest kuźnia kadr dla bardzo ważnych menadżerów później w spółkach ogólnopolskich. I to jest przypadek Tomasza Syguta, który
który nielegalnie został powołany na prezesa Telewizji Polskiej, a wcześniej przez 4 lata zasiadał w zarządzie i dalej zasiada. To zresztą jest bardzo ciekawy przypadek. Warto spojrzeć na stronę miejskich zakładów autobusowych w Warszawie. Warto zerknąć do KRS-u. Tam żadnych zmian nie widać. Tomasz Sygut, członek zarządu, wciąż, a jednocześnie podobno prezes Telewizji Polskiej. Tak Platforma traktuje spółki, czy to miejskie, czy Skarbu Państwa, tak zawsze traktowała i tak będzie je traktować. A to, co słyszeliśmy w kampanii wyborczej, to, co jest w cytowanym przez ciebie 68. konkrecie Platformy, to, co jest w umowie koalicyjnej, to wszystko były po prostu kłamstwa. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia w tej sprawie Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji. W umowie koalicyjnej jest zapis, że jednym z priorytetów będzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. W takim razie dlaczego radna Koalicji Obywatelskiej, od niedawna szefowa gabinetu politycznego Marcina Kierwińskiego, szefa MSWiA, trafiła do spółki Skarbu Państwa, chodzi o, konkretnie o Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, i nie musiała nawet zdać egzaminu? Czy powiem w ten sposób, nie znam kompetencji tej pani, być może je ma, w związku z tym proponuję pytać Marcina Kierwińskiego. No przepraszam bardzo, ale... Ale to nie jest takie klasyczne kolesiostwo. Ale ja, przepraszam bardzo, nie znam sprawy. Już pani Lubnauer nie zna sprawy. Szybciutko nam się to wszystko rozkręca. Przez 8 lat każdą sprawę znała. O co by jej nie zapytano w takiej Z czy innym TVN-ie, to natychmiast była gotowa komentować. Jak nie ma kompetencji, że nie wie nic pani poseł Lubnauer, pani minister, zdaje się. Pani wiceminister edukacji. No tak, no ale tak zwyczajowo z szacunkiem tytułujemy per minister. Pani Magdalena Rogusk-Roguska, ja czytam tutaj, że szła w marszu miliona serc w pierwszym rzędzie obok Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Moim zdaniem to już jest wystarczająca kompetencja do tego, żeby w Radzie Nadzorczej PWPW się znaleźć. Co prawda nie udało jej się dostać do Sejmu z 40. miejsca warszawskiej listy Platformy. Ale udało się do Rady Nadzorczej. To przecież chyba bardziej dochodowe zajęcie. Zobacz, to był wyjątkowy przypadek. Niewielu było kandydatów wśród tych setek tysięcy z Koalicji Obywatelskiej, którym Donald Tusk nagrywał film, specjalnie dla których się poświęcał, stawał przed telefonem i coś tam opowiadał. Jakieś swoje głupotki, a dla pani Magdy Roguskiej pan dziś premier to zrobił. No niestety nie pomogło. No ale zawsze znajdzie się jakiś wygodny materac. Cała Warszawa była oplakatowana billboardami pani Roguskiej, więc ciężko jej będzie te związki polityczne wymazać. No ale jeszcze zostańmy na chwilkę przy tej Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Ta rada musi się wypowiedzieć w przypadku każdej zmiany w zarządzie spółki Skarbu Państwa, w Radzie Nadzorczej spółki Skarbu Państwa. Czy miała taką możliwość, żeby się wypowiedzieć w przypadku zamachu na media, które przeprowadził pan Sienkiewicz? I tu wracamy do słynnych 107 minut pana Sienkiewicza. Nic nikomu nie wiadomo, aby taką szansę ta rada dostała. A na pewno nic nie wiemy o tym, żeby się wypowiedziała, żeby się zajmowała tymi wszystkimi kandydaturami tych różnych mecenasów, którzy na co dzień bronią różnych gangsterów w białych kołnierzykach, uczestniczą w sprawach mafii reprywatyzacyjnych, a dziś znaleźli się w radach nadzorczych Polskiej Agencji Prasowej czy tam innej telewizji polskiej. Nie ma takiej decyzji. Krótko mówiąc, to, co zostało zrobione przez pana podpułkownika Sienkiewicza, było już chyba nawet nie w dwójnasób, w trójnasób, po wielokroć bezprawne. Również złamano przepisy dotyczące tej rady i opiniowania. Oczywiście, że nikt tych ludzi nie opiniował. Powiedzmy, pani Roguska trafiła do Rady Nadzorczej PWPW kiedy? Rozumiem, że w ciągu ostatnich 3 dni, tak? Wczoraj, tak, się o tym, dni temu. Wczoraj się o tym dowiedzieliśmy, a rada podjęła decyzję w jej sprawie, o ile mnie pamięć nie myli, 19 grudnia. Już wtedy gdzieś nam się zapalała czerwona lampeczka, że coś tu się za chwilę wydarzy, i się wydarzyło, ale był ten pewien odcinek czasowy. No, w przypadku mediów publicznych wiemy, że ten odcinek wynosił równe 107 minut i po prostu to, co musiało się zgodnie z prawem wydarzyć, się wtedy nie wydarzyło. Złamano przepisy polskie po raz kolejny. No właśnie, złamano przepisy, mówi Marek Pyza, a Donald Tusk podczas swojego expose będzie mówił, że będziemy przestrzegać prawa, ale tak, jak my to rozumiemy. Może to właśnie o to rozumienie chodzi i całe to odpolitycznienie zapowiadane przez Donalda Tuska i Platformę Obywatelską w kampanii, to wszystko było tak, jak my to rozumiemy po prostu. No tak, i jeszcze mówi, że
On nie jest od tego, żeby rozsądzać, żaden polityk od tego nie jest, żeby rozsądzać, kto ma rację w jakimś sporze prawnym. Od tego są sądy, więc sądy będą się tym zajmować. On udaje takiego teflonowego, uczciwego gościa, który wpadł, obrabował sklep i mówi, że prawo jego zdaniem mu na to pozwalało, a jeśli było inaczej, to może kiedyś sąd o tym zdecyduje. Wszyscy patrzą i widzą, że pogwałcili nie tylko konstytucję, ale cały szereg innych ustaw, użyli nagiej siły, nie będzie żadnego odpolitycznienia, tylko będzie tak głębokie upartyjnienie, jak tylko się da. Nie ma innego scenariusza, Donald Tusk, on go realizuje i na razie, korzystając jeszcze z tej fali powyborczej, z tego entuzjazmu, zwłaszcza tych najbardziej zacietrzewionych swoich zwolenników, czuje, że ma na to przyzwolenie społeczne. Ten sondaż Onetu, on już drugi raz za parę tygodni czy za parę miesięcy nie będzie tak wyglądał. Ten sprzed dwóch dni, kiedy się okazało, że 52% Polaków popiera sposób przejęcia, raczej bądź zdecydowanie tak, sposób przejęcia mediów publicznych przez nową koalicję 13 grudnia. To jest oczywiście zły sygnał dla Polski, dobry dla Donalda Tuska, ale krótkoterminowo oni się w końcu na tym wywrócą. W końcu ta czara bezprawia zacznie się przelewać i ci umiarkowani wyborcy zaczną to dostrzegać, bo to nie są tylko historie z panią Roguską, z mediami publicznymi. To jest pan Bodnar, który ogłasza, że przejmuje śledztwa do własnoręcznego prowadzenia, tylko że zapomina, że jeśli by to zrobił rzeczywiście, to jest pytanie do pana ministra sprawiedliwości, on tak na poważnie, czy to było tylko tak sobie gdzieś odrzucone, bo jeśli by to zrobił, no to traci mandat senatora, o czym wyraźnie mówią przepisy i na co wskazywało stowarzyszenie Lex Super Omnia, z którym on tak lubi współpracować, na którego opinię lubi się tak powoływać. Więc to jest kolejna sprawa. Moglibyśmy takich posłowie jako sekretarze stanu na przykład. No co mówili politycy Platformy? Tomasz Grodzki, marszałek, jeszcze nie Tomasz G., argumentował w poprzedniej kadencji, gdy przepisy o tym, że każdy minister może powołać nie jednego, a kilku sekretarzy stanu, powodują uzależnienie posłów od premiera, a na dodatek utrudniają wykonywanie obowiązków poselskich na rzecz tych ministerialnych. Potępiali w czambuł politycy Koalicji Obywatelskiej te przepisy. Co dziś robią? Biorą te przepisy, na które przed chwilą pluli, rozkładają przed sobą i mówią, na tej podstawie cała armia naszych posłów idzie teraz do ministerstw. Te przepisy zdążyło zmienić Prawo i Sprawiedliwość, bo rzeczywiście z zapisu konstytucyjnego, że minister i sekretarz stanu w towarzystwie sekretarza stanu pełnią funkcję, został zmieniony na sekretarzy stanu. Rzeczywiście teraz wszyscy koalicjanci muszą zostać równo obdzieleni i zostali sekretarzami stanu, no bo podsekretarzami stanu zostać nie mogli, ponieważ poseł nie może być podsekretarzem stanu, może być tylko sekretarzem. Musiałby zrezygnować z mandatu posła, by być podsekretarzem stanu, a tego wiadomo, nikt nie chce zrobić, no bo nie wiadomo, jak długo to wszystko potrwa. To nie jest zdrowe oczywiście, ja tutaj jeszcze tylko jedno zdanie, bo tu moglibyśmy zacząć dyskusję, na którą nie mamy czasu, na temat polskiego ustroju, zapisów konstytucji i tego, po co jest Sejm i po co jest rząd i jakie są relacje między nimi. Moglibyśmy dojść do tego, że komisje sejmowe są między innymi po to, żeby kontrolować rząd, żeby tam wzywać ministrów, domagać się od nich różnych wyjaśnień. Jeśli w tych komisjach będą zasiadać teraz posłowie, czasem może nawet i w większości, którzy jednocześnie reprezentują, są zastępcami tych ministrów jako wiceministrowie, sekretarze stanu, no to będzie jakiś kabaret. No to słyszeliśmy. Komisje będą wspierać teraz rząd, Komisja Sprawiedliwości. Taka jedna będzie brudna, czerwona pięść. I już słyszymy zapowiedź kolejnej uchwały, którą ma przyjąć parlament. Uchwała ma dotyczyć Trybunału Konstytucyjnego tym razem. Co tą uchwałą chce ta większość, nowa większość 13 grudnia zrobić? Chce po raz kolejny złamać prawo i chce rozgonić Trybunał Konstytucyjny. To jest ekipa, która nie jest przygotowana do rządzenia. Oni nam opowiadali, że mają szuflady pełne ustaw, że w pierwsze 100 dni to zrobią to i to, po czym zaczyna się kadencja. Oni nie mają żadnego projektu ustawy. Nawet nie próbują rozmawiać z prezydentem. Wietrakowa była?
przepraszam, oczywiście, do której potem złożono 63 strony autopoprawki, bo się okazało, że śmierdzi lobbingiem na kilometr. Nawet nie próbowano usiąść z jakimś projektem ustawy z panem prezydentem i zastanowić się nad reformą, prawdziwą reformą, a nie przejęciem ich silną pałą, brutalnym przez Bartłomieja Sienkiewicza mediów publicznych. To samo będą próbowali zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym. Kto wie, czy nie dojdą aż do Pałacu Prezydenckiego. Czyli spodziewamy się kolejnych silnych panów nie mają w Trybunale Konstytucyjnym w takim razie, a potem kto wie, NBP może w NBP przecież, bo Donald Tusk to zapowiadał w kampanii. Dziękuję serdecznie. Marek Pyza, Dorota Łosiewicz, to były Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Dobrego dnia państwu życzę. Dziękuję.